Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu sukcesów motoryzacji. To pierwsze z trzeciej już serii. Dzisiaj mamy bardzo drogich nam gości. Długo staraliśmy się o to spotkanie, tym bardziej się cieszę. Od razu przedstawię, no nie będę tutaj wprowadzał, bo wszyscy doskonale wiecie, kim te postacie są i jakie sukcesy osiągnęły. Także po prostu Sobiesław Zasada. Brawa. Oraz Romuald Hałas. Brawa. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi kolega Aleksander i mu oddaję głos. Witam Was również bardzo serdecznie. Myślę, żeby nie przedłużać, przejdziemy do zadawania pytań. Panów również bardzo serdecznie witam. Może zaczniemy od pytania do obu panów. Od początku zaczniemy, czyli pytanie brzmi: kiedy zainteresowali się panowie motoryzacją i rajdami oraz jak wyglądały początki państwa startów? Tak, może ja tylko to jest mikrofon, tak? Może ja tam wiem. Aha, to jest mikrofon. No bardzo nam miło w ogóle, że możemy się tutaj spotkać. Widzę przyjemne, miłe uśmiechnięte grono. Bardzo ważne. No to jest dosyć trudne pytanie, dlatego że nas dzieli duża różnica wieku. No więc to jest przede wszystkim ta sprawa. Ja po raz pierwszy właściwie wystartowałem w jakimś takim rajdzie. To było Błękitną Wstęgę Ojcowa w roku 52 albo pierwszym. No i powiedzmy, ja byłem w tym czasie lekkoatletą. Moja specjalność to był pięciobój, którego w tej chwili już nie ma, który się składał tam z biegu na 200 metrów, 1500 metrów, skok w dal, rzut oszczepem i rzut dyskiem. Ja miałem tą specjalizację oszczepu, ale bardzo dobrze mi wychodziły na te, i byłem nawet jeszcze Polski właśnie w pięcioboju. Wygrałem też w tenisa stołowego. No a ponieważ w tym czasie było bardzo mało samochodów w ogóle w Polsce, proszę sobie wyobrazić, że w roku 50 zarejestrowanych samochodów w Polsce było około 100 tysięcy, nawet niepełne 100 tysięcy wszystkich samochodów służbowych i prywatnych i tak dalej, bo głównie były służbowe samochody. Liczba tych samochodów wzrastała. Ja powiem tylko ostatnie jeszcze liczby, że już w roku 90, przy naszych zmianach, 89, było w Polsce zarejestrowanych 5 milionów samochodów. W roku 2000 10 milionów samochodów. W roku 2000 właśnie, teraz 12, 13, ponad 20 milionów samochodów osobowych. No więc przyrost nieprawdopodobny. Ja się boję, że jak tak dalej pójdzie, to niestety te nasze drogi się zatkają. Nie będziemy mogli w ogóle się samochodami poruszać. I wrócimy może do czasów Gomułkowskich, który mówił, że właściwie nie samochody osobowe, tylko powinno się autobusami jeździć, tramwajami jeździć, pociągami jeździć. Może do tego dojdzie. Także ja zaczynałem w roku, tak jak powiedziałem, Błękitną Wstęgę Ojcowa, potem taki wyścig w Lublinie, który wygrałem i ponieważ jeden i drugą imprezę wygrałem, to takie było połknięcie haczyka, no i zainteresowałem się sportem. Ja zaczynałem troszkę później, jak niż Sobiesław, bo będąc jeszcze małym dzieciakiem, były kiedyś takie rosyjskie małe radyjka i słuchałem, jak Gran Premio Argentyny na przykład mistrz pokonuje i tak sobie marzyłem, mówię, kurczę, żeby może kiedyś ja tak w rajdach wystartował. Oczywiście czasami dostałem burę do ojca, bo nie spałem o godzinie tam 23, bo akurat słuchałem relacji, bo Polskie Radio nadawało. A zacząłem w ogóle w Mistrzostwach Polski w 82 roku i jeździłem do 96. Także, a mój pierwszy rajd to właśnie też podobny jakiś tam Kajotes, tak zwany w tej chwili, gdzie kolega mi właściwie namówił, żebyśmy razem pojechali jego samochodem, bo jeszcze wtedy nie dysponowałem samochodem do dyspozycji. Później dopiero na studiach gdzieś to pierwszą syrenkę pod wiatr, drzwi otwierane, kupiłem.
wystąpiłem i to był mój jakby debiut w takich już trochę większych imprezach, mistrzostwo, czy tam wicemistrzostwo okręgu kieleckiego udało mi się zdobyć jako dla amatorów, bo od tego się zaczynało. No, tak się zdarzyło, że raz mnie rzucił do Kielc i tam studiowałem na Politechnice Świętokrzyskiej, bo w Warszawie na STEM zdawałem, czyli na Politechnikę Warszawską, no, ale ze względu na to, że ojciec i mama byli nauczycielami, więc byłem tak zwana inteligencja pracująca i no niestety nie dostałem się tu, a koniecznie chciałem iść na kierunek samochodowy. Także wracając jakby do kolegi pytania, to był rok gdzieś tam 76-77, kiedy właśnie zacząłem się bawić ten sport. To zostając przy rajdach, proszę do tego nie proszę odkładać, bo tam coś jechała. Zostając przy rajdach, to w którym samochodem panu się najlepiej jeździło? Bo wiele karier przewinęło. Tak, ja chciałem troszkę jeszcze może naświetlić tą sytuację, bo widzę tutaj samą młodzież. Kochani, no nie, my mamy po prostu to takie, powiedzmy, my, a państwo tutaj zgromadzeni, panie, panowie, to są już dwa, trzy pokolenia praktycznie. Ale chcę państwu powiedzieć, że to były bardzo, bardzo trudne czasy. Ja wspominałem o ilości samochodów, jakie były w Polsce. Ale ten sport samochodowy nie był przez władzę popierany. Było bardzo trudno. Poza tym nie istniała kompletnie żadna reklama. To jest nie do pomyślenia, nie rozumiecie tego, ale w audycjach radiowych, telewizyjnych, w prasie nie było żadnych reklam. Nie było reklam właściwie praktycznie prawie do roku 90. No już w latach 80. zaczęły się pewne reklamy ukazywać, ale bardzo, bardzo mało. I jeszcze taką jedną charakterystyczną rzecz chciałbym powiedzieć, że kto miał samochód, ten miał go w garażu. Jeżeli ja wracałem z jakichś rajdów zagranicznych już w 60. latach, 63, 64 rok do Krakowa, do domu, to proszę sobie wyobrazić, że na ulicach Krakowa nie spotykałem ani jednego stojącego samochodu. Nic. Pełna pustka. Samochody ludzie bardzo pielęgnowali, bardzo szanowali, bali się, żeby ktoś tego samochodu nie zarysował. Wszystkie samochody, które mieli, były w garażu, no ale tych samochodów było mało. Także tak ta sytuacja wyglądała. No i druga sprawa jeszcze to, tak jak mówiłem, no to utrudnienia, że władza nie kochała tego sportu i to było takie troszkę elitarne, ale też myśmy jeździli, ja do końca właściwie, jeździłem samochodami, które były, bo takie też były przepisy, że samochód, którym jeździłem, będąc już kierowcą fabrycznym, to on był mniej więcej droższy od normalnego seryjnego samochodu około 50%. 50%, tylko połowę samochodu jeszcze i tyle. Nic więcej nie można było zrobić. I to były te najlepsze samochody, to znaczy tak jak w tej chwili jest samochód WRC, to jest najwyższa klasa mistrzostwa świata. Moja kariera była też właśnie jako tego zawodnika fabrycznego, ja może później opowiem troszkę jak do tego doszedłem, ale tu chciałbym powiedzieć, że był troszkę taki minus, taki troszkę dla mnie, dlatego że wtedy te rajdy, z których startowałem, to były rajdy tej najwyższej rangi, ale nazywały się Mistrzostwa Europy. A to normalnie były rajdy, w których zwykle startowało około 20-25 zawodników fabrycznych, a on normalnie w rajdach brało różnie udział. Brało udział 100 samochodów, 120 samochodów, a w takim razie Monte Carlo to był limit właściwie 300, bodajże 20 albo 340 samochodów. No i to jest taka sytuacja, że te samochody, tak jak mówię, nie można było robić dużo przeróbek. W przeciwieństwie do sytuacji, która jest w tej chwili już to się wszystko wypacza właściwie, dlatego że bardzo trudno jest zasadniczo młodemu człowiekowi, który nie ma dobrych sponsorów, który nie ma, powiedzmy, firm, które za nim stoją, który się nie dostanie do zespołu jako kierowca fabryczny, startować i osiągać wyniki, dlatego że te samochody są już bardzo, bardzo drogie. I taki samochód WRC, no to ja tak określam, że to jest mniej więcej jakieś
30, nawet może do 40 samochodów seryjnych. To proszę sobie wyobrazić, jaka to jest już straszna różnica. Ten sport już jest troszeczkę wypaczony, no i teraz właśnie w tym najwyższej rangi, taki w samochodzie, gdzie startują kierowcy fabryczne, w których ja brałem udział, to tak jak mówię, te samochody były takie, teraz są zupełnie, zupełnie inne. Nie ma pan drugiego mikrofonu? Znaczy, no właśnie mamy też. Tak, tak. Może teraz obejrzymy film, który przyniósł pan Romuald. Nie zapraszamy państwa tam na siedzenie, żeby było wygodniej. Ja puszczę od nowa. Dwa słowa mogę powiedzieć o tym filmie. Proszę państwa, to jest film, ja może nie wiem, czy dobrze mnie słychać, jak ja mówię, czy mam bliżej mikrofon trzymać, czy dalej, jak państwo słyszą. Tak jak w tej chwili jest, dobrze jest? Dobra. Więc to jest film o rajdzie safari. Rajd safari był właściwie poza rajdami, no może dziwnie powiem, ale do jednych z najtrudniejszych rajdów, jakie się rozgrywały w owych czasach, to był rajd polski. Polski rajd, który miał tak zwaną pętlę zachodnią i pętlę wschodnią, to znaczy ziemie odzyskane, czyli Dolny Śląsk i z powrotem aż do granic na wschodzie, łącznie z Przemyślem i całe Beskidy. W każdym razie ten rajd safari należał do jednych z najtrudniejszych rajdów, dlatego że tam nie było odcinków wyścigowych, tylko były etapy, bo jest niemożliwe, ażeby w Kenii zamknąć trasy. To było po prostu niemożliwe, dlatego organizator zrobił odcinki, wyznacza na to powiedzmy 2 godziny czy godzinę 50 minut na tyle kilometrów i są pewne odcinki, w których się można było zmieścić w czasie, a są takie odcinki, w których się absolutnie nie zmieści w czasie, czyli pełny wyścig jest, ale nazywa się, że to jest odcinek i wyznaczony czas, czyli nie, organizator nie ponosi jak gdyby odpowiedzialności, no i jakby się jakiś samochód zdarzył czy wypadek, no to tym się organizator ubezpiecza. Te dawne rajdy safari, w których ja brałem udział jako ten kierowca fabryczny, to był to wyścig od startu do mety. Dlatego, że wcześniej można było wjeżdżać na punkt kontroli czasu, to nie było karane, a każde spóźnienie było karane, ale ten wcześniejszy czas, ten wcześniejszy wjazd dawał tylko to, że było się w czołówce rajdu i w związku z tym nie miało się tak zwanych zawodników czy współzawodników, z którymi się konkurowało, bo tam bardzo zawsze były trasy nieutwardzone, więc było bardzo dużo kurzu i to jakby nie było, szło po bardzo naprawdę trudnych trasach kenijskich. No można sobie wyobrazić, jakie są trasy w Afryce. To trudno powiedzieć, no trudno powiedzmy wytłumaczyć, na czym to polega, ale proszę mi wierzyć, że to są makabryczne, jak się to mówi u nas, wandoły, dziury, no często spadają deszcze, no to było to ślizgawice w ogóle. To jest bardzo, bardzo trudny rajd, ten safari. I ten safari rajd był takim wyścigiem. Ja miałem taki rajd safari właśnie w roku 72 chyba z Marianem Bieniem, który miał 6480 km i była jedna przerwa 10 godzin. Ale ponieważ na tym rajdzie były duże spóźnienia, to nam z tej przerwy zostało ponad 3 godziny. No i właśnie 3 godziny, no to była właściwie godzinka czy półtorej godzinki drzemki w hotelu. No i następny etap, 6480 km. I rajd się kończył w Tanzanii. Kenia, Uganda i z powrotem przez Kenię do Tanzanii. I w ostatnią noc, to był taki przed etapem, taki korogły, to był etap nie do wykonania na dystansie 400 km. Prowadziliśmy w rajdzie, byliśmy około 20-25 minut, był za nami następny fabryczny Ford. No i ja nie wiem właściwie, nie wiedziałem co się stało, ale zasadniczo szybkości mniej więcej 160 znaleźliśmy się w powietrzu i ja wtedy w powietrzu się ocknąłem. No oczywiście wylądowaliśmy na szczęście w polu ananasów, potworny huk, wszystkie światła zgasły
I co się stało? Po prostu ja nie wytrzymałem tego. Na moment zasnąłem. To jest bardzo niebezpieczna sprawa nawet w naszej normalnej, codziennej jeździe, bo tego się nie odczuwa. Człowiek uważa, ach, przejadę jeszcze, jeszcze jadę, jeszcze 100 km, jeszcze 50 km, 20 km, a człowiek nie wie, kiedy zasypia. No i wtedy właśnie straciłem na moment to i mieliśmy ten wypadek. Na szczęście dużo murzynów, pokazały się za chwilę jakieś światła, zaczęli się do nas biegać. Wypadła nam przednia szyba, ale była cała, mieliśmy taśmę, skleiliśmy tą przednią szybę. No i właściwie straciliśmy mniej więcej około pół godziny, może 35 minut. Także znaleźliśmy się mniej więcej jakieś 3 samochody nas wyprzedziły w tym czasie. No i mogliśmy jechać dalej. Na tym korogłę, na tym wyścigu wyprzedziliśmy dalsze 2 samochody, ale niestety już Fina, Nicoli nie dogoniliśmy i zajęliśmy wtedy tam drugie miejsce. No też bardzo dobrze drugie miejsce na safari, no, ale dla mnie było najważniejsze, że po prostu żyjemy, że wyszliśmy z tego na cało. Safari to był chyba mój praktycznie, jeszcze potem miałem te rajdy na Mercedesie na safari. Powiedzmy, startowało 6 fabrycznych Mercedesów, nasz był wtedy duży, tworzyłem grupą, startowałem dosyć duży sukces, bo mieliśmy 4 miejsce na tym Mercedesie, ale jako jedyni na tym Mercedesie dojechaliśmy do mety. Rajd safari był bardzo, bardzo trudnym rajdem. I potem to był 78 rok i potem przerwa 19 lat. I po 19 latach otrzymałem taką propozycję od właściwie zawodnika, który tam był kiedyś fabrycznym zawodnikiem w Fordzie i zajmował się Mitsubishi, żebym udostępnił samochód Mitsubishi, żebym pojechał na safari, na rajd, no i pojechałem wtedy z moją żoną w 97 roku. Z tym, że to już było inne safari. To już było safari takie, że były te odcinki nie do wykonania, ale były przerwy na serwisy i tak dalej. I to już było safari trochę łatwiejsze, ale też bardzo trudne. To znaczy i tak było najtrudniejsze ze wszystkich rajdów, które się odbywają na świecie, bo samych tych odcinków wyścigowych było około 1500-1600 km, a rajd miał 2500 km. I to jest właśnie ten rajd safari. Wszystko wiadomo. 45. rajd safari zakończony. Na podium zwycięzcy, brytyjska załoga Colin McRae i Nicky Grist na samochodzie Subaru Impreza. Drugie miejsce także Brytyjczycy Burns i Reed na Mitsubishi Charisma. Trzecie Duncan i Williamson. Najlepsza załoga gospodarzy, Kenijczycy. Czwarte Niemiec Schwarz i Francuz Girodet na Fordzie Escorcie. Piąte syn prezydenta Kenii to Reutich z pilotem Cage na Toyocie. Zamiast szampana miejscowy trunek. Kolejne miejsca, kolejne załogi. Z ponad 50, które wystartowały przed 3 dniami, dojechało tylko 19. I wreszcie drugie miejsce w najliczniejszej grupie samochodów serii N. Sobiesław i Ewa Zasadowie na Mitsubishi Lancerze. 2500 kilometrów afrykańskich dróg. Ponad 1400 kilometrów odcinków specjalnych. Przez 3 dni. W kurzu, upale, w nieustannym napięciu, prześladowani przez defekty, przy zawrotnych szybkościach walczyli o najlepsze miejsce. Odpadali także najlepsi. Rajdu nie ukończyli Hiszpan Sainz, prowadzący w klasyfikacji Mistrzostw Świata, Szwed Eriksson, Finn Makinen. Odpadli już pierwszego dnia. Zasadowie jechali ciągle, mimo 4 defektów opon, mimo braku własnego serwisu. Wielką zasługę miała pani Ewa z pozycji pilota dyktująca trasę. Jazda z numerem 32 narzucała Polakowi konieczność dochodzenia i wyprzedzania rywali na trasie poszczególnych odcinków. Proszę spróbować wyprzedzić kogokolwiek w takich warunkach, w stojącym, zasłaniającym wszystko tumanie kurzu. Na prostych odcinkach szybkość przekraczała nieraz i 200 km na godzinę. Trzeba było nadrabiać to, co tracono na drogach pokrytych piachem. Mordercza próba. Dla samochodów i dla załóg.
Pierwszy etap rajdu kończył się nocą. Krótka chwila wytchnienia i start o 5 rano. I kolejne próby. Kolejne godziny zmagania się z przyrodą i afrykańskimi drogami. Oceany piachu, zmielonego na wszędzie wciskający się pył. Samochód po samochodzie dosłownie przepływa przez ten wąwóz. Ta czarna rura to specjalne urządzenie pozwalające na zasysanie powietrza z góry, z dachu samochodu, by jak najmniej pyłu dostawało się do silnika. Obok mniejsza rurka doprowadzająca w miarę czyste powietrze do wnętrza auta. Wydaje mi się, że takim najpiękniejszym rajdem, jaki mogę sobie wyobrazić na świecie, to był kiedyś, było kiedyś safari. Kiedyś safari. No teraz też, ale to już nie jest to, co było. Ten rajd jest rajdem w tej chwili sprzętu i serwisów. I no cóż, przecież zawodnicy tutaj jadą, mając do dyspozycji pełną obsługę, pełne warsztaty i dosłownie dziesiątki mechaników. Przecież do takiego zawodnika, który jedzie jakoś w zespole fabrycznym, powiedzmy na samochodzie takim jak ja jechałem w grupie N, a on jedzie w grupie A Mitsubishi, doskakuje dosłownie na serwisie tam 10, 12, 16 mechaników i mu wymieniają wszystko. W związku z tym on może jechać tak, żeby po prostu dojechać, doczłapać się do serwisu, czyli może jechać na pełno. No bo wszystko mu wymienią, bo wydaje mi się, że chyba nie ma takiego rajdu tak trudnego jak rajd safari. To co tutaj, jaki tu jest przegląd tych dróg, no nie wyobrażam sobie. Przecież ja zjeździłem cały świat i byłem w tej Australii, w Południowej Ameryce i w Stanach. Ja nie znam takich dróg, nie znam powiedzmy tras, po których pozwoli sobie organizator na puszczenie samochodów po tak nieprawdopodobnych wertepach. Ja po prostu, tak jak powiedziałem, chciałem zobaczyć, jak te rajdy wyglądają i czy taki rajd wytrzymam, czy potrafię jechać, czy potrafię konkurować z zawodnikami o wiele młodszymi. No i okazało się, że bardzo dobrze to mi wychodziło, no bo te nieszczęśliwe, powiedzmy, defekty opon, gdyby tego nie było, no to inaczej by sytuacja wyglądała, bo byłbym inaczej usytuowany po pierwszym dniu i wtedy ja na każdym odcinku dochodziłem zawodnika przed sobą i musiałem za nim jechać w kurzu, nie mogłem go wyprzedzić. Na każdym odcinku traciłem wczoraj, także to ustawienie mnie zbyt daleko, ja miałem zbyt daleki numer 32, no, gdybym miał numer 15, 16 to byłoby zupełnie inaczej. Miałem przed sobą kilku zawodników i zawsze ich dochodziłem na każdym odcinku i na każdym odcinku miałem kurz, no i nie mogłem niestety przejść i nadrabiałem, ponieważ to były odstępy 5-minutowe, no to nadrabialiśmy tylko te 5 minut i koniec, nie dało się więcej. Tuż przed zakończeniem drugiego etapu jakiś miejscowy wyrostek rzucił kamieniem w przejeżdżające Mitsubishi Polaka. Trafił w szybę. Szczęście w nieszczęściu, że szyba, choć popękana, wytrzymała. O wymianie nie mogło być mowy. Ktoś o słabszym duchu i nerwach wycofałby się, ale nie zasada. Kamień uderzył po stronie pani Ewy. Plaster utrzymał szybę w całości, ale refleksy światła na pęknięciach nie ułatwiały życia prowadzącemu. Przejazd przez tor kolejowy to był dla zasady najtrudniejszy moment w całym rajdzie. Ta chwila, ten moment skoku samochodu na szynach. Szyba wytrzymała. Sobiesław Zasada do mety w Nairobi dojechał. Nie ma chyba na świecie takiego drugiego kierowcy rajdowego, który do tak ciężkiej próby przystąpiłby mając 67 lat, po kilkunastu latach przerwy. A on stanął na starcie, dojechał do mety. Zajął drugie miejsce w swojej grupie. Zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców. To jeszcze króciutko może bym uzupełnił tylko Państwu tą sprawę rajdu, jak widzieli Państwo na mecie, że myśmy niestety nie polewali się tym szampanem, tylko pili szampan. No bo zatem byliśmy tak ubrani jak gdyby na wycieczkę taką, powiedzmy, letnią, a nie w tych mocnych jakichś kombinezonach. No tak, jak ja startowałem wtedy specjalnie w kombinezonach się nie jeździło, to były jednak inne, inaczej to wszystko wyglądało. Natomiast na tym rajdzie safari, no niestety mieliśmy pecha, to były dwie sprawy. Pierwsza sprawa tego pierwszego etapu, kiedy miałem cztery defekty opon, no i bardzo, bardzo dużo straciłem na samym wstępie, także przesunąłem się na dalsze pozycje. Myśmy wtedy na tym trzecim etapie zajęli bodajże co 70 czy któreś miejsce, no i to był duży, duży problem.
problem, żeby to wszystko później naprawić. Ale jeszcze jedna rzecz była. Mianowicie, ja miałem, jakby nie było, moja żona też, bo jest niewiele młodsza ode mnie, 67 lat i zakład, który przygotował, bo to Mitsubishi było przygotowane do rajdu, bo to była tak zwana grupa N, to jednak pomyśleli sobie, no to nie jest tak dobrze, on tam kiedyś startował, ale niech nie będzie ten samochód za szybki i dopiero po pierwszym tym etapie, bo był tylko jeden mechanik właściwie, ten powiedziałbym fabryczny, i on po prostu wymienił jakąś tam płytkę elektroniczną. Miałem zupełnie inny samochód, o innych mocach, inaczej się jechało. Czyli drugi etap, trzeci etap mogłem zupełnie, jechałem prawie że innym samochodem. No szkoda, że nie miałem tego samochodu od samego początku takiego samego. Ja powiedziałbym jeszcze może tak prywatnie od siebie Państwu, bo właśnie widzę to młodzież, że ja poznałem się z moją przyszłą żoną w szkole, w gimnazjum. Mieliśmy po 16 lat. Ona jest ode mnie 6 miesięcy młodsza. No i właściwie pobraliśmy się w roku 52, czyli w zeszłym roku obchodziliśmy 61. rocznicę ślubu. A na safari, na której jechaliśmy, mieliśmy właśnie po 67 lat, najstarszy zawodnik tam był ponad 30 lat młodszy ode mnie. Czyli startowało się, konkurowało się z młodzieżą. No dziadek w naszym razie z łukami konkurował. To tyle na temat tego rajdu. Wracając do pytania o samochody, panie Romualdzie, którym samochodem panu się najlepiej jeździło w czasie pana kariery? Myślę, że tym ostatnim, którym jeździłem, właśnie ten, co był na safari, Mitsubishi Evo 4, to był 96 rok. I myślę, że ten samochód był takim samochodem, jak ja to nazywam, do ręki, czyli można było i sportowo, i on się bardzo dobrze trzymał, w przeciwieństwie do Forda Escorta Cosworta, który w ogóle ten samochód był, mówiąc szczerze, w grupie N do niczego, bo wszystko to, co od koła zamachowego szło do koła jezdnego, nie wytrzymywało tych mocy, bo była moc podniesiona tam do 300 koni, natomiast była ta grupa N, czy nie wolno było robić przeróbek. I jak nie strzeliło coś w skrzyni, to strzelił przegub, jak nie przegub, to półoś. No i oczywiście również bardzo dobrze mi się jeździło Mazdą 323. To była w ogóle Mazda szykowana, Mazda Rally Team Europe. Tą Mazdą jeździł wcześniej Salonen jeden sezon i później ona została importowana do Polski przez firmę Universal. I to była pełna profesjonalna Mazda, czyli właściwie to nie był kundel, czyli przerobiony samochód z produkcji do sportu, tylko od podstaw był robiony do sportu. Z tym, że tam był jeden mankament, był silnik 1600 i przy czterech napędach spiętych na sztywno, bez mostu, bez dyferencjału między przednim a tylnym napędem, ten silnik był za słaby, można było z niego wycisnąć w granicach 210-215 koni. Gdyby była później już ta następna Mazda, która miała 1850 silnik, taka półokrągła, może jeszcze kojarzycie, czasami jeżdżą po Warszawie, no to z tej Mazdy już można było w granicach 280-300 koni zrobić i tym samochodem można było już troszkę lepiej podróżować. Ale tak jak powiedziałem, no i lepiej mi się jeździło tym Mitsubishi, po prostu on jak przyklejony do drogi się trzymał i bardzo dobry samochód. A jeszcze chciałbym zapytać o to, czy doświadczenie, które zdobyli Państwo podczas startu w sportach samochodowych, przeniosło się jakoś na biznesową sferę życia? To znaczy, czy pomogło odnieść sukces? No jak mówimy o biznesowej sferze życia, no to chciałbym jeszcze troszeczkę tak wrócić do sportu i powiedzieć, że żebyście Państwo to zrozumieli, no jesteście, ja tak mówię do was, ale to jest tak, jak bajki opowiadał dosłownie, nie wiem, czy to można zrozumieć.
Bo powiedzmy, moje przeżycia samochodowe i mój sport samochodowy to jest tak jak z bajki Tysiąca Nocy dosłownie, bo to jest po prostu niemożliwe. Dlatego, że ja byłem zawodnikiem, który wszedł do tego dużego sportu samochodowego jako zawodnik fabryczny w roku 64-65. A ja byłem zawodnikiem za żelaznej kurtyny, który właściwie uważano na zachodzie, że ci Polacy to nic nie potrafią. Gdzie tam samochody? Przecież my właśnie samochodu prawie nie produkowali, była ta Warszawa. Mercedes, powiedzmy, sprzedawał do Polski 3-4 samochody w roku, około 5-6 samochodów dostawczych. No, proszę sobie wyobrazić, ile samochodów było sprzedawanych do kraju takim, jakim jest Polska, jakby nie było 38 milionów mieszkańców. Także to była sprawa taka, no po prostu ja miałem duże kłopoty nawet dlatego, że ja kiedyś należałem do harcerstwa i byłem tak bardzo wychowany jednak troszeczkę patriotycznie i ja się dobrze czułem, że jestem Polakiem, w związku z tym prowadziłem też w tych rajdach, że na przedniej szybie, a właściwie na górze albo na dachu, albo przedniej szyby naklejam napis Poland. No i to mi też zarzucano, bo uważano, że ja za bardzo faworyzuję się tym, że ogłaszam, że jestem Polakiem, ale potem to inni zawodnicy przejęli. Teraz jak ukazują się na szybach samochodów, tam, że to jest Anglik, czy Germany, czy Francuz, no to są też właśnie te napisy i to się po prostu przyjęło i potem z tym był spokój. Ale to było, proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo trudne i to była taka sprawa, no dla mnie, tak jak mówię, nie zrozumiała, dlatego że nie było żadnych interesów tych fabryk w tym, ażeby zatrudnić zawodnika z Polski jako kierowca fabrycznego, no bo właściwie tutaj z Polską nie mieli żadnych interesów. A czy się przełożyło na sprawy biznesowe? No oczywiście, ja uważam, że sport dużo uczy, każda dyscyplina sportu uczy wytrwałości, uczy systematyczności. Przede wszystkim mnie najwięcej nauczyła właśnie lekkoatletyka, dlatego że ja te wzorce z lekkiej atletyki, treningi, ergonomię ruchów i tak dalej przeniosłem na samochód. Ja to wszystko bardzo dokładnie analizowałem i starałem się zrozumieć, powiedzmy, całą aerodynamikę samochodu i jak prowadzić ten samochód, jak ten samochód się porusza, trzymanie się drogi i tak dalej, i tak dalej. Bo najważniejsze jest zdobyć to uczucie za kierownicą, że te koła to tak jak byłyby moje nogi, żebym tak czuł ten samochód, a poza tym bardzo ważne w prowadzeniu samochodu, jeżeli tu mówimy o szybkiej jeździe, to jest tak zwany odruch warunkowy. To znaczy, że można było przewidzieć i reagować, zanim się właściwie rozpocznie jakaś sytuacja, powiedzmy taka, może nie niebezpieczna, ale taka podbramkowa, że trzeba jednak tak czy inaczej reagować i taką czy inną kontrę kierownicą dać. I to jest tak, mówią właściwie, że i w sporcie, i w biznesie, i w ogóle w naszym życiu trzeba jest dużo szczęścia. No ja myślę, że Państwo tu też na uczelni nawet, jak zdajecie egzamin, też musicie mieć dużo szczęścia. Tylko że ja wychodzę z tego założenia, że oczywiście zdarzają się takie sprawy, że akurat profesor da pytanie, na które doskonale znam odpowiedź. Może dać pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Ale ja uważam, że jeśli się dobrze przygotuję, dobrze popracuję, to będę miał wynik, będzie szczęście. I tak zakładałem w porcie samochodowym. Bardzo, bardzo mocno pracowałem, bardzo dużo trenowałem i w związku z tym miałem szczęście. No myślę, że sport dużo nauczył, bo w tamtych czasach socjalizmu, kiedy jeszcze ja zaczynałem, to właściwie było się wszystkim. To, co pan Sobiesław powiedział, że kiedyś, załóżmy, koszt samochodu to było 1,5 samochodu, to było również podobnie jeszcze za czasów gdzieś tam do 90 roku. Ale nie było tak jak w tej chwili, że jest logistyk, że jest finansista, że jest menadżer. Było się właściwie wszystkim. Było się logistykiem, było się finansistą, było się kierownikiem ekipy, było się mechanikiem. No bo takie były w tym czasie realia. I po prostu
jak ja ze swoim synem rozmawiam czasami i mówię, że na przykład były kartki na benzynę. I tato, ale po co te kartki? Przecież jak miałeś pieniądze, dystrybutor, podjechałeś. Ja mówię, tak, tylko tą przepustką jeszcze na to, żebyś mógł zatankować, to była właśnie ta kartka. On nie bardzo mógł to zrozumieć, no ale takie czasy były. No poza tym też ewentualnie ten sport był przepustką na świat. W moim przypadku na przykład myślę, że nigdy bym nie dostał paszportu, żebym wyjechał na zachód, bo prawdopodobnie bym nie dostał tego paszportu. Natomiast kiedy poprzez ten sport, kiedy zostałem do kadry zakwalifikowany, to dostałem tak zwaną eskę, czyli paszport, który jest służbowy. I po trzecim wyjeździe na zachód dostałem na przykład wezwanie na komendę policji, milicji wtedy. Ja mówię, kurczę, czy jakiś prędkość gdzieś tam przeskrobałem coś, no ale wchodzę do dyżurnego, mówi tam, proszę pana, pokój numer, już nie pamiętam, 12. Patrzę na czelnik paszportów. Mówię, kurczę, to nie za prędkość. Mówię, o co tu chodzi? Mówię, pan co? Mówi, panie Hałas, 3 razy pan na zachodzie był pan w wolności, nie wybrał, to pan pewnie już nie zostanie na tym zachodzie. To ja dam panu paszport na stałe, żeby pan miał, tylko na koniec roku trzeba będzie oddać. Bo to nie było tak jak teraz, że mamy paszporty. Wyjeżdżało się, wracało się i w momencie 24 godzin od przekroczenia granicy trzeba było ten paszport zdać. A na przykład, żeby załatwić wizę na rajd gdzieś tam we Włoszech, to on musiał leżeć w ambasadzie z tydzień przynajmniej, a w tym czasie na przykład był wyjazd gdzieś na tak zwane demoludy, no bo jeszcze w tamtych czasach był rozgrywany Puchar Pokoju Przyjaźni, czyli w tych wszystkich krajach demokracji był rajd, na przykład rajd Dunaju, Złote Piaski w Bułgarii, Barum, czy tam Salgo na Węgrzech. I po prostu w tym czasie, kiedy był wyjazd, ten paszport leżał, nabierał mocy w ambasadzie. W końcu ta wiza była, czyli mając już 2 paszporty, bo jeden służbowy, jeden prywatny, łatwiej było jakby sobie poustawiać, zaplanować pewne wyjazdy. A tak jak kiedyś policzyłem, to na 365 dni w roku, 143 dni byłem w samochodzie. No to można sobie wyobrazić, chociażby taką, zresztą tu sobie Sławkiwa też to potwierdzi, że procedura wyjazdu na przykład z Polski na Złote Piaski to były 3 dni, bo był taki sprzęt, takie przyczepy, że jak się na terenie Rumunii nie złapało 2 gum, no to było święto, bo tam najwięcej było po prostu zagrożenie, że można złapać gumę. I ten dojazd trwał 3 dni, powrót też 3 dni, no jeszcze tydzień na trening, czyli jak policzymy to wszystko raz, załóżmy tych rajdów, 7 było do Pucharu Przyjaźni, 7 mistrzostw Polski, 3-4 wyjazdy na zachód, no to się robi około 20 imprez. Jeżeli przeliczymy to przez chociażby tylko 10 dni, no to już wychodzi odpowiednia ilość dni, gdzie się bywało poza domem. I dlatego ten sport właśnie bardzo dużo uczył i między innymi ten sport pomógł, że ci, co sport uprawiali, łatwiej im było w życiu codziennym osiągnąć jakiś sukces zawodowy. Uważam, że bardzo dużo ten sport pomaga. Proszę Państwa, tak poprosiłem jeszcze tak, dlatego że jest taka sytuacja, ja chciałbym Państwu tutaj, przygotowałem się zrobić taki prezent, powiedzmy. To jest taka książka Panteon polskiego sportu. Jest to Polski Komitet Olimpijski, Trzegon Sportowy, a teraz dołączył do tego jeszcze 4F. Pierwsze byli sportowcy XX wieku, specjalnie powołana kapituła, który przewodniczył, nie przewodniczył, ale był tam członkiem też prezydent Kwaśniewski. I to by zostali wybrani sportowcy XX wieku, 20 najlepszych XX wieku, od sportowców przedwojennych do końca XX wieku. A potem już pod patronatem prezydenta Komorowskiego Polski Komitet Olimpijski, Trzegon Sportowy i do tego 4F wybrano sportowców pierwszej dekady XXI wieku. Połowa z tych sportowców praktycznie już nie żyje. Także chciałbym Państwu taką książkę sprezentować i prosiłbym, jakby może, ja nie wiem, pan Komorowski tu jest, który ma w samochodzie te książki, jakby 2-3 osoby ewentualnie wyszły z panem do samochodu, żeby te książki przynieść tutaj i każdy z państwa otrzyma taką książkę. To jest bardzo ładne wydanie. Wydaje mi się, że to będzie dla was interesujące.
bo tam jest co najmniej, zdaje się, 8 albo 9 sportowców jeszcze sprzed II wojny światowej, czyli sprzed wojny. To nie wiem, kto by mógł pójść, to proszę uprzejmie. Bo ja widzę, że się zbliża czas, że mniej więcej jeszcze mamy jakieś pół godzinki, a chciałbym, żebyście Państwo wszyscy te książki dostali. Panie Sobiesławie, mamy na sali wielu młodych kierowców. Jako najbardziej znany propagator bezpiecznej jazdy, jaką dałby Pan nam radę, jak się zachować na ulicy? No, najważniejsze, proszę Państwa, którą ja uznaję od swojego nazwiska taką zasadę, nie uznaję pierwszeństwa przejazdu. Ja nie mam nigdy pierwszeństwa przejazdu. Nie mam. Tego ja nie rozumiem. Oczywiście ja uważam, że jeżeli jestem pierwszy i nie dam się uderzyć, to ja mam pierwszeństwo przejazdu, to ja jadę. Nie czekam, ja nie hamuję ruchu. Ale nie mam nigdy pierwszeństwa przejazdu. I to jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli jest. Z moich takich spraw, powiedzmy, za kierownicą jeszcze w tej cywilnej jeździe, to też mam taki, powiedzmy, ogromną przyjemność w tej sprawie i taki mój uważam, jak to słyszę, to się zawsze raduje. To jest sprawa życzeń dla kierowców. Otóż przed wojną i jeszcze po wojnie były u nas dwa życzenia. Z niemieckiego Halsum Beinbruch. Oznaczało to kark i nogi. Państwo tego oczywiście nie wiedzą, bo nie znacie to, ale w Niemczech się mówi do dzisiaj Halsum Beinbruch. I mówiło się jeszcze w Polsce gumowych drzew. I mnie się to bardzo nie podobało. I właściwie w pierwszym takim programie telewizyjnym w Katowicach po rajdzie Wisły, wtedy w takim wywiadzie z Eugeniuszem Pachem, rzuciłem hasło szerokiej drogi. I to szerokiej drogi tak się przyjęło, że mi to sprawia ogromną przyjemność. I często słyszę nawet jakieś takie powiedzenie wśród studentów, jak idzie na egzamin, mówi mu się szerokiej drogi. No co mnie bardzo, bardzo cieszy. Panie Romualdzie, gdy obejmował Pan funkcję prezesa zarządu Automobil Klubu i klub przechodził poważny kryzys finansowy i wizerunkowy, mógłby nam Pan powiedzieć, jak poradził sobie Pan z sytuacją oraz jakie są plany rozwoju klubu na... To nie było łatwo, fakt jest, bo poprzedni zarząd i prezes, no, mówiąc szczerze, nie wróciły może o 3 miliony złotych, bo poszły na wspólne przedsięwzięcie, czyli na firmę, która miała wypożyczać ekskluzywne samochody. Nigdy ta firma nie powstała, a pieniądze nie wróciły. I powiem tak, krótko może, że z perspektywy teraz czasu, gdybym miał znowu podejmować decyzję, to na pewno bym tej decyzji nie podjął, żeby zostać prezesem Automobilklubu Polski, bo mi się wydawało, że pół roku, rok, maksymalnie to wszystko się jakoś tam wyciągnie, wszystko się naprawi i będzie wszystko ok. No ale no niestety jest od 2004 roku już 10 lat i jeszcze właściwie dwie sprawy nie są wyprostowane do końca. Jest proces sądowy związany właśnie z przewłaszczeniem tych pieniążków. Natomiast ile nachodziłem się po urzędach skarbowych, ile innych rzeczy do załatwienia, to tylko ja wiem i powiem szczerze, że udało się, no ale to wspólnymi siłami, nie tylko moimi, ale również zarządu Automy Klubu. No jesteśmy teraz na jakiejś tam prostej, nie jest ta prosta, może zbyt prosta, ale już jest o wiele łatwiej niż wcześniej było. Plany. No zamierzamy ten stary budynek na Pańskiej 85 spieniężyć i za te pieniądze budować nową siedzibę na Powstańców Śląskich, tam gdzie jest praktycznie cała działalność związana statutowa Automy Klubu i gospodarcza, czyli szkolenia doskonałej techniki jazdy. No i wszystko to, co jest związane z naszym statutem, czyli działalność również BRD, również sportów samochodowych, kartingowa i tak dalej. No, zobaczymy, jeżeli się udałoby to spieniężyć. Myślę, że taki budynek by się nam bardzo przydał, bo ten może jest ekskluzywny w miarę na Pańskiej, ale mało przydatny do działalności takiej, jaką prowadzi Automobil Klub.
Panie Sławie, grupa Zasada działa w wielu branżach, składa się z wielu spółek. Która spółka jest Panu najbliższa? Oczywiście oprócz motoryzacyjnej branży, w której gałęzi biznesu czuje się Pan najlepiej? No to jest tak, niestety ja się czuję najlepiej w produkcji, to jest nieszczęście może, bo łatwiejszy jest handel zasadniczo, no ale no tak jakoś wyszło to wszystko. Ja zawsze jakoś, nie wiem, no od najmłodszych lat miałem jakieś takie, zawsze przejawiałem gdzieś jakąś inicjatywę w jakimś kierunku, no i w roku jeszcze, w czasach jeszcze socjalistycznych, wyszło takie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, wtedy Piotra Jaroszewicza, premiera. Chciano ściągnąć kapitał zagraniczny do Polski, Polaków przede wszystkim. Tutaj dużą odgrywało rolę Towarzystwo Polonia, w której między innymi ja też byłem w zarządzie tego towarzystwa. Umożliwiono powstawanie tak zwanych przedsiębiorstw polonijnych. Przedsiębiorstwa polonijne różniły się tym, że powiedzmy u nas w przeciwieństwie do innych krajów, nie tak jak Czechy, czy Rosja, czy nawet Niemcy, u nas ta prywatna inicjatywa istniała jednak. Rolnictwo było prywatne. W większości oczywiście były tam swoje gospodarstwa rolne, tak zwane PGR-y, ale ogrom rolnictwa, to znaczy 80% czy 85%, to było jednak rolnictwo, ta gospodarka rolna prywatna. I było tak zwane rzemiosło. Ale to rzemiosło ograniczało się do zatrudnienia maksymalnie 6 osób. Nie wolno było więcej osób zatrudnić. Nie wolno było mieć też odpowiednich maszyn, urządzeń czy automatów. Bo to się sprowadzało do rękodzieła. Trzeba było ręcznie pewne rzeczy robić. Także nawet jeżeli ktoś chciał sobie coś usprawnić, jakąś maszynę mieć, coś, żeby powiedzmy jakiś automat, to ukrywał po prostu. Mógł mieć coś takiego, ale ukrywał, nie wolno było tego pokazać. I były takie nonsensy na przykład, że były domiary tak zwane. Przedsiębiorstwo wykazywało, że ma obrotu w roku powiedzmy 200 tysięcy złotych, dostawiała domiaru 250, płaciło te 250 i pracowało dalej. I nikt się nie pytał, skąd te 250 tysięcy wzięło to przedsiębiorstwo. Zapłacili i pracowali. No i to był tak zwany domiar. Także jeżeli przedsiębiorstwo robiło, powiedzmy, wykazywało 200 tysięcy, to na pewno robiło z 1,5 miliona. No bo inaczej się nie dało, no bo jak zapłaciło więcej podatku, aniżeli przychodu miało w ogóle. No to no, pomylona sprawa, no ale takie były jeszcze czasy. I wtedy, jak wyszło to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, ja nawet już wcześniej wiedziałem, że takie rozporządzenie będzie, to analizowałem pewne sprawy, co by tu zrobić, żeby jakiś interes uruchomić. I pamiętam, że byłem wtedy bodajże na Ibicy, bo ja byłem takim zapalonym troszeczkę narciarzem wodnym, jeździłem na tych nartach. I tam na plaży przeczytałem w niemieckiej gazecie, że jest tak właściwie indolencji, nie likwidacja, tylko bankructwo pewnej firmy produkującej zamki błyskawiczne. A to była taka sytuacja, proszę Państwa, że w takich Niemczech na przykład, we Francji, we Włoszech, w Anglii były fabryki tak zwanych zamków błyskawicznych. W Niemczech takich fabryk było 36. Większe, mniejsze 36 fabryk. I w roku bodajże 73 czy 4 weszli do Europy Japończycy, tak zwany koncert YKK. I ten YKK w ciągu 3 lat spowodował to, że wszystkie fabryki w Europie zamków błyskawicznych zbankrutowały. W Niemczech z tych 36 pozostały, utrzymały się 2 fabryki, a tak wszystko tak zwana plajta, bankructwo. Dlatego, że ci Japończycy potrafili sprzedawać zamki błyskawiczne poniżej ceny surowców, które kosztowały, żeby produkować zamek błyskawiczny. Chodziło im o zniszczenie konkurencji. No i oczywiście do dzisiaj ten YKK jest tym najważniejszym właściwie producentem zamku, bo wykończyli konkurencję i to. I ponieważ była taka sytuacja, że była taka bankructwo tej firmy, w związku z tym ja nawiązałem kontakt z moimi znajomymi z Wiednia
i nawiązałem kontakt z tym całym syndykiem, konkurs wywarte. No i kupiłem część tej fabryki zamku błyskawicznych razem z tym moim znajomym i założyliśmy tutaj to przedsiębiorstwo zagraniczne, polonijne, produkujące zamki błyskawiczne. Dzisiaj to przedsiębiorstwo, jako praktycznie takich przedsiębiorstw powstało w Polsce około 500. Nie było ograniczeń właśnie w zatrudnieniu. Mogliśmy zatrudniać, początkowo się mówiło 50 osób, a potem 100 osób, potem 200 osób, potem się mówiło 500 osób i powstały te przedsiębiorstwa, których było dosyć dużo. No, nieszczęście było to, że byli jednak ludzie, którzy powiedzmy, też była taka polityczna rozgrywka, dlatego że na przykład stacje benzynowe, były potworne kolejki na stacje benzynowych. A przedsiębiorstwa zagraniczne miały inne numery, takie zielone numery rejestracyjne i mogły pobierać paliwo na stacjach benzynowych bez kolejki. Czemu? Ja się na przykład sprzeciwiałem, jako tam byłem w zarządzie też tych przedsiębiorstw polonijnych, żeby tego nie robić, dlatego że to denerwuje innych ludzi, a to była specjalna tak zwana podpucha ze strony tego Urzędu Bezpieczeństwa, żeby po prostu stwarzać sobie wrogów, żeby ludzie byli wrogo nastawieni do tych przedsiębiorstw zagranicznych. To takie się różne rozgrywki działy. W każdym bądź razie to przedsiębiorstwo jako chyba w tej chwili jedyne utrzymało się do dzisiaj i pod nazwą Alpha Technology produkuje dalej zamki błyskawiczne i dzisiaj można by powiedzieć, że konkuruje w Polsce z YKK, ma się właśnie bardzo dobrze, poza tym ma dosyć dużą narzędziownię, budujemy formy wtryskowe, następnie jest dosyć duża wytwórnia, wtryskownia tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, następnie taka pracownia laserów, jest też odlewnia cynku, no bo do zamku błyskawicznym musieliśmy mieć te tak zwane suwaki, to one były z cynku, od tego się zaczęło i dzisiaj to przedsiębiorstwo doskonale się powiedzmy ma. Tak to wygląda. A większą radość sprawiały panom sukcesy w sporcie czy w biznesie? Myślę, że chyba sport, bo więcej jakby tych tytułów, bo co roku właściwie była możliwość zdobycia mistrza Polski, czy w Kadelach też jakieś dobre miejsce, natomiast w biznesie bywa tak, że no, rok obrachunkowy jest, zamykamy go, z reguły też wynikiem, jeżeli jest dobra firma, to dodatnim, ale myślę, że więcej jakby było tych imprez tak zwanych sportowych w ciągu roku, tak jak mówiłem przed chwilą, w granicach 20, czyli można było co miesiąc właściwie, czy co pół miesiąca mieć jakiś tam sukces no, na niwie sportowej. Natomiast w biznesie no, z reguły rok się zamyka obrachunkowy i wtedy no, wiadomo, że wcześniej trzeba też to pilnować, żeby nie narobić jakichś głupot gospodarczych, czy jakichś strat, czy po prostu trzeba tego biznesu pilnować. Ale no, satysfakcja jest na koniec, kiedy robi się bilans i jest zysk. Natomiast zawody, myślę, że mniejszym jakby wysiłkiem tutaj, przynajmniej w moim przypadku na rajdach, to tak jak z rozpędu właściwie na tych rajdach się startowało, człowiek był nakręcony i cały czas te zawody się odbywały, czyli właściwie tam jakiegoś takiego większego nie przykładał do tego wysiłku, że akurat na tym rajdzie to muszę zdobyć takie czy inne miejsce. No po prostu jest ten sport, tak jak pan Sobiesław powiedział. No, szczęście też musi w jakiś sposób sprzyjać, żeby osiągnąć jakiś wynik. Akurat w moim przypadku bywało wielokrotnie tak, chyba z 3-4 razy, że chociażby ten tytuł w klasyfikacji generalki uciekał mi na ostatnim rajdzie. Nawet kiedyś takim był kiedyś duże czasopismo Sportowiec, gdzie Jano Kulicz, pan redaktor, napisał taki artykuł Pechowiec ostatniego rajdu. No już tutaj się witałem z gąską, a tutaj niestety albo jakieś tak zwane dachowanie w żargonie rajdowym, albo gdzieś tam drzewo za bardzo wystawało i ręce miało, przyciągało i tak to bywało. Także myślę, że
łatwiej chyba w zawodach sportowych jest osiągnąć sukces, że człowiek oczywiście ma predyspozycję do tego, bo tak jak wszędzie na siłę, to nie da się nic zrobić. Ja jeszcze dodam dwa słowa, jeżeli chodzi o sprawy właśnie biznesowe, że to jest tak zasadniczo, można by powiedzieć, że jest coraz może trudniej. Z kolei są jednak dziedziny takie, że wyskakują jakieś takie sprawy, szczególnie w tej elektronice. Ja pamiętam lata 74-75, bodajże w 74 roku chyba byłem w Düsseldorfie na targach i zostaliśmy takie, pisałem się tam takie podobne na amerykańskiego i tam przedstawiano program, to co się rysuje na świecie i tego, to było trudne do zrozumienia, bo mówiono, że to jest większy wynalazek aniżeli wynalezienie koła, mianowicie mikroelektronika. Muszę powiedzieć, że nie rozumieliśmy tego i dłuższy czas nie można było tego zrozumieć, bo właśnie komputery w Polsce to weszły, jeszcze embargo było w początku lat 80. Zasadniczo od może połowy lat 90., to znaczy 85-86, jeśli chodzi na przykład o księgowość, to do roku chyba 86-87 prowadziliśmy księgowość normalnie przebitkę i prowadziliśmy księgowość komputerową, to znaczy programy komputerowe, program księgowy, bo Urząd Skarbowy nie uznawał tego. Musiała być przebitka prowadzona. Poprzednio się jeszcze Amerykankę miało, ale później przebitka. No i trzeba było prowadzić dwie księgowości właściwie. Także, a praktycznie internet, to wszedł właściwie u nas 94 rok. Także rewolucja dosłownie jest w tym zakresie. No i w tym też wyrosło, powiedzmy, wiele osób, wielu takich, którzy mieli takie czy inne pomysły na elektronikę i porobili ogromne majątki. Ale właściwie to możemy powiedzieć, że co zrobić interes, to naprawdę trzeba się tego przyłożyć, trzeba pracować i nie musi się wcale zaczynać od dużych spraw. Można sobie otworzyć kiosk z kiełbaskami, obojętne co. To znaczy można zaczynać zupełnie od małych rzeczy i dochodzić potem stop po kolei do coraz większych sukcesów. No tak to wygląda. Tak. Oczywiście jeśli ktoś ma bogatych rodziców, czy bogatego wujka, czy taki, czy inny spadek, dostanie dużo pieniędzy, to też musi bardzo uważać, żeby ich nie stracić. Żeby odpowiednio zainwestować, żeby odpowiednio coś uruchomić, czy handel, czy produkcję, ażeby można było ten sport rozwijać. Ja mam wielu znajomych, wielu takich, którzy zaczynali, doszli do poważnych interesów, a zaczynali dosłownie prawie że od sprzedaży gazetek, ja mówię, czy od właśnie kiosków z kwiatami, czy z kiełbaskami. Pozostając w tym temacie, panie Sobiesławie, podjął pan w życiu wiele decyzji biznesowych, jednak nie wszystkie były udane. Czy żałuje pan którejś z nich? No wie pan, no można dużo żałować. No niestety to się, powiedzmy, ja bardzo byłem zainteresowany motoryzacją. W tej motoryzacji podejmowałem jakieś takie działania biznesowe i niestety nie wyszły mi one. To znaczy to było, powiedzmy, niemożliwe. Ja miałem na przykład taką sprawę związaną z produkcją autobusu Wielczy i Autosan. Mieliśmy Wielcza i Autosana. No niestety w Wielczu 3200 osób, w Autosanie 2000 osób. No ale w tym czasie zgłosił się do mnie Krzysztof Olszewski, który później założył tego Solarisa i dzisiaj Solaris jest bardzo dobrą firmą. I chciał ewentualnie, przyjechał z Niemiec, miał 5 milionów marek i chciał te pieniądze włożyć, żeby jakoś się zaangażować. To był chyba 94 albo 94 chyba rok. Ja chciałem, ale niestety kierownictwo jednej i drugiej fabryki mi to utrąciło. Po prostu stawiali opory, absolutnie byli przeciwni, bo ja chciałem nawiązać z nim kontakt, żeby on został szefem tego. Ale on potem założył sprawę na tak zwanej zielonej trawce. On miał dosyć dobre doświadczenie, bo prowadził taką fabrykę na Opla w Niemczech, był dyrektorem tej fabryki, wiedział jak to wszystko prowadzić. I najgorsze w tym wszystkim to, co było, to były te struktury. Struktury w sensie pewnych przyzwyczajeń, pewnych jakichś nawyków,
tej pracy socjalistycznej. Tak było, no to będziemy tak robić. To, wie pan, tak produkcja wygląda, inaczej produkcja, związki zawodowe, no i właściwie coraz niżej, coraz gorzej. No i tak się to kończy, że zarówno jedno przedsiębiorstwo, jak i drugie przedsiębiorstwo musieliśmy praktycznie ogłosić upadłość. I na jednym, i na drugim przedsiębiorstwie dołożyliśmy bardzo dużo pieniędzy. Niestety duże straty, pełna porażka. Z sukcesami startujecie panowie w rajdzie Żubrów, który zainicjował pan Sobiesław w 1966 roku. Czy udział nadal dostarcza tylu emocji i satysfakcji co przed laty? No nie wiem, to może pan Hałas tutaj coś powiedzieć, bo ostatnio zaczął też startować w tym rajdzie. Ale to zawsze, przecież dzisiaj nie można nigdzie szybko jeździć, no więc jak tylko człowiek może ewentualnie mieć trasę zamkniętą, może się przejechać, może szybko pojechać tam te nawet 1,5 czy 2 kilometry po zakrętach, no to się bardzo cieszy. Mnie to sprawia nieraz dużą przyjemność, żeby można było na zamkniętej trasie szybciej samochodem pojechać. Tak, to prawda. Zresztą pan Sobiesław mnie namówił, żeby w tych Żubrach wystartować. Z 2 czy 3 lata jakieś opory tam z mojej strony były, no ale w końcu dałem się przekonać, no bo była pewna obawa, no tak jak każdy sportowiec, jeżeli po wielu latach nie startuje, no to jest obawa, że nic z tego nie wyjdzie. No ale udało mi się tak, że złotą kierownicę pana Sobiesława zasady wygrać, czyli wygrać ten rajd Żubrów w tej naszej klasyfikacji młodzieżowej. No pewna satysfakcja jest, bo konkurencja była dość duża. Także myślę, że tak jak pan Sobiesław powiedział, powrót jakby do korzeni tego, co się ileś tam lat uprawiało, daje też jakąś radość wewnętrzną, że jeszcze człowiek nie zgnuśniał, że nie jest jeszcze taki, nazwijmy to w cudzysłowie, stary, że jeszcze sobie daje jakoś tam radę i udaje się jeszcze jakoś tak wypłynąć w tym sporcie, że ta złota kierownica była dla mnie wielkim wyróżnieniem, bo kiedyś tak sobie nawet marzyłem, że od wielu, wielu tam lat obserwuję te rajd Żubrów, kiedyś nawet pomagałem takiemu jednemu naszemu koledze, Jankowi Bronikowskiemu, który do tej pory mówi, że chyba miałem szczęśliwą rękę, bo pojechałem z nim jako mechanik, czyli pomagałem mu przy samochodzie, bo udało mu się chyba tam nawet drugie miejsce zająć w tych Żubrach. I myślę, że to jest bardzo fajna impreza, bo można spotkać się z kolegami, z którymi się gdzieś tam na trasach człowiek ścigał, którzy no, czasami zmieniają się, czasami nie zmieniają się, bo to tak ten czas robi różnego rodzaju grafikę naszych twarzy, naszych postaci, ale jest właśnie to fajne, że można się spotkać z kolegami z dawnych lat, z dawnych tras i można zamienić parę zdań. Także bardzo to był dobry pomysł, myślę, już tyle lat trwający i te Żubry, myślę, że należy dalej podtrzymywać, chociaż tak jak pan sobie powiedział, coraz trudniej jest w naszym kraju znaleźć kawałek drogi, żeby można było zamknąć, żeby zorganizować imprezę. Myślę, że pora teraz przejść do pytań publiczności. Jeśli ma ktoś pytanie, proszę zgłaszajcie się, a my podamy mikrofon. Ewentualnie bez mikrofonu, żeby nie robić zamieszania. Panie prezesie, pan jest postrzegany jako, powiedzmy, taki innowator w polskim przemyśle motoryzacyjnym. Pan próbował uratować wiele przedsiębiorstw w latach 90. No ale teraz, powiedzmy, już polski sektor jest w trochę innym stanie. Zagraniczne firmy chcą inwestować w Polsce, czego dowodem jest inwestycja Volkswagena w zakład we Wrześni. Też oczkiem w głowie ministra Piechocińskiego jest też przemysł motoryzacyjny i ostatnio wspominał on o nadziei na stworzenie klastra motoryzacyjnego w Polsce. Czy myśli pan, że... Klastra motoryzacyjnego. Czy myśli pan, że polski sektor poddostawców, coraz lepiej wykwalifikowana siła robocza ma szansę na to, aby stawiać do konkurencji z dobrze wykształconymi, choć wyżej opłaconymi specjalistami z Niemiec,
i niemieckie firmy będą przenosić, tak jak Volkswagen z zakładu Daimlera, swoją produkcję do Polski. No to przenoszenie do Polski różnie wygląda. Oczywiście to jest bardzo, bardzo ważne, bo równocześnie zdobywamy też jednak dosyć dużą wiedzę. Nasi jednak ludzie, inżynierowie, wie pan, zdobywają wiedzę i to jest bardzo dobrze, bo ta wiedza zostaje w Polsce i to jest świetna sprawa. Ja też tak myślałem o tym, jeżeli chodzi powiedzmy o Jelcza. Miałem nagrana już sprawę. To była właściwie sprawa załatwiona, że Mercedes wchodzi z produkcją autobusów do Jelcza. I niestety była tego rodzaju sytuacja, że sama załoga, kierownictwo, łącznie z dyrektorem, związkami zawodowymi utrąciło tą sprawę. Utrąciło tą sprawę dlatego, że Jelcz posiadał już tak zwaną spółkę, która prowadziła sprawę dostaw prądu i wody i ścieków miała. To była osobna spółka, która tym zarządzała w Jelczu i jeszcze w okolicy. No i odgrażali się, że jak Mercedes przyjdzie, to oni zamkną to dla Mercedesa. No i Mercedes zrezygnował z tego. Także to była jakaś taka właśnie niedobra sprawa. Natomiast no muszę Państwu powiedzieć o takiej sprawie, ciekawej dosyć, że ja troszkę na tym cierpię na tym jako, powiedzmy, że jestem Polakiem i chciałbym popierać, chciałbym, żeby w tej Polsce było jak najlepiej. No, ostatecznie jest to nasza ojczyzna, przecież nie, i wszyscy chcielibyśmy, żeby było dobrze. Ale my mamy dosyć dużą produkcję dla przemysłu motoryzacyjnego, ale również innego, to znaczy, powiedzmy, tutaj wspominałem o wtryskowni cynku. Dostarczamy tony takich wyrobów wtryskiwanych z cynku do firm zagranicznych, to jest między innymi do okuć okiennych, tam do innych spraw, jak również dla przemysłu motoryzacyjnego. Jesteśmy kooperantem wtryskowni tworzyw sztucznych, między innymi do Volkswagena, ale również do innych firm. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli przyszedł ten pewien kryzys w roku 2008 i tamte firmy zwalniały produkcję, to powiedzmy na przykładzie tych elementów cynkowych, to nasze dostawy, taka firma ma, nie ma nigdy innego kooperanta, tylko zawsze ma, stara się mieć co najmniej 3-4, a nawet nieraz 5-6 kooperantów jednego artykułu. Dlatego, żeby być niezależnym, bo zawsze się może coś zdarzyć, ten zakład się może spalić, może być nieszczęście. Nie może firma produkująca jakiś wyrób gotowy mieć jednego kooperanta w danej produkcji, w pewnym elemencie. Ten element musi być produkowany co najmniej właśnie u trzech kooperantów. I teraz jest taka sytuacja. To, co myśmy dostarczali do tych firm, to mniej więcej było około 20-25% tańsze, aniżeli firmy kooperacyjne, które dostarczały do tych firmy niemieckie. Przychodzi kryzys, firma, prywatna firma, to nie jest firma jakaś państwowa, firma ogranicza produkcję, zatrzymuje dostawy u nas, a bierze dostawy niemieckie od niemieckich kooperantów, płacąc z dołu, bo jak ja mówię, tańsi byliśmy o 20-25% z góry, to z dołu jest ponad 30%. Płacą i biorą, pobierają swoich. Niestety często tego u nas nie widzę, żebyśmy nawzajem popierali polską produkcję, żebyśmy popierali polskie artykuły, żebyśmy kupowali polską żywność, żebyśmy kupowali po prostu polskie wyroby. Co w Niemczech to, powiedzmy, widać, we Francji to widać, w Austrii to widać. Także tak to wygląda, ale podaję na takim drastycznym przykładzie kooperacji. To jest po prostu niemożliwe. No jak to? No to mam tutaj tańszego kooperanta i płacę drożej? No płacę drożej mam, bo nie zależy na tym moim rodaku i ja mu płacę drożej. No tak to wygląda. Proszę bardzo. Zastanawiam się, czy uważa Pan, że Polskę stać na własną linię produkcyjną dla klienta detalicznego. Normalnych samochodów i prawdziwego zdarzenia, tak?
tylko że polski, tak? Wyprodukowany cały, po prostu cały węzeł produkcyjny, żeby znajdował się w Polsce, tak? Ale musiał pan troszkę bliżej podejść, bo wie pan bardzo słabo słucha. Przepraszam pana bardzo, ale albo mikrofon, albo... Moje pytanie związane jest z tym, czy uważa pan, że w obecnych warunkach Polska 38,5 miliona, tak nie licząc emigrantów, czy jesteśmy w stanie wyprodukować własny model samochodu, tak, polski, i mieć własną całą po prostu linię produkcyjną, tak? Bo z tego co wiem, żeby taka firma mogła funkcjonować, potrzebuje wyprodukować przynajmniej około 100 tysięcy samochodów i żeby to się sprzedało, tak? Zatem polski rynek wydaje się, że byłby zbyt mały, prawda? Natomiast jak pan sądzi, czy jesteśmy w stanie wyprodukować własny samochód, tak, i go po prostu sprzedać, tak? Ja myślę oczywiście, że gdyby był jakiś taki program i liczyłoby się na to, że początkowo mogą być straty, ale chciałoby się coś uruchomić, naturalnie taką rzecz można by zrobić. Byliśmy bardzo blisko właściwie produkcji samochodów. Ja brałem w tym udział, jako w pewnym sensie takim byłem wtedy doradcą ministra Wilczka. To był premierem był Rakowski, a Wilczek był ministrem gospodarki. I ten Wilczek był pierwszym człowiekiem, który przestał się liczyć z biurem politycznym, w ogóle z politykami, tylko robił swoje. I wtedy była taka sytuacja, że ja nawiązałem kontakt z Porsche, a Porsche w Weissach miało taką dział doświadczalny i robiło pewne rozwiązania silnikowe i inne dla, też dość dużo dla Volkswagena i dla innych firm, bo to nie było tylko dla Porsche samego. No była sprawa bardzo dobrych silników dieslowskich do 2 litrów i mówiło się właśnie o tym, żeby ewentualnie silnik zamówić, konstrukcję tam, żeby tam była cała ta koncepcja, a resztę będziemy załatwiali tutaj u nas. I to było dosyć daleko posunięte, ale w końcu upadło, no stało się też inaczej. Rakowski przestał być premierem, zmiana, 89 rok, no i ten projekt upadł. Ale to jest trudna sprawa, to nie jest łatwo, dlatego że tutaj jest sprawa, powiedzmy, gdyby budować jakiś taki samochód ekskluzywny, łatwiej by było dojść może do takiej produkcji, gdyby była kooperacja pewna, żeby jednak, powiedzmy, pewne elementy samochodu brać gotowe od innych firm i budować własny samochód. No najlepiej, gdyby to był jakiś samochód taki ekskluzywny, żeby on był dosyć drogi, bo się wtedy by opłacał. Bo już seryjna produkcja jest dosyć trudna, bo jest bardzo, bardzo duża konkurencja. Ale ja uważam, że przy pewnym wysiłku, przy pewnym zaangażowaniu finansowym taką sprawę na pewno można by zrobić. Ale to musi być duży wysiłek i duży angaż ludzi. Poza tym ja czytam pewne rzeczy, w których nasi, powiedzmy, konstruktorzy i wynalazcy w pewnym sensie nawet wygrywają w tych różnych robotach i tym podobnych sprawach. Przecież mamy bardzo dużo osiągnięcia, o których się troszkę za mało mówi może, bo tym należałoby się szczycić i chwalić. No ale w pewnych sprawach jesteśmy jednak troszeczkę w tyle i te sprawy właśnie, jeżeli takie inwestycje przychodzą też z krajów od dobrych firm, które mają dobrze rozwiniętą tą technologię i dobrze rozwiniętą produkcję tego produktu, to jest bardzo ważne, bo tu się można bardzo dobrze uczyć, no i wtedy można powiedzmy i konkurować, i dobre artykuły produkować. Ale proszę mi wierzyć, że jest kłopot nieraz, bo my mamy na przykład mocny kłopot w naszej produkcji, jeśli chodzi o konstruktorów form, czy powiedzmy nawet pewnych spraw związanych z produkcją i z projektowaniem. Mamy teraz projektowanie pewne w tym zakładzie wytwórni tworzyw sztucznych dla Volkswagena i Audi.
I tutaj jest sprawa tak zwanego systemu KATI i tych programistów, którzy umieliby tą sprawę obsługiwać. No trudna sprawa jest, no, no także nie wszędzie jesteśmy dobrzy naturalnie, no i wszystko zależy od tego. Szkoda tylko, że taka sytuacja, że wiele osób, dobrych osób z dobrym wykształceniem niejednokrotnie wyjeżdża z Polski, a nie pracują tutaj. Czy ma ktoś jeszcze pytanie? Ja mam pytanie o kwestię torów w Polsce, bo jakby tutaj pan jako przedstawiciel biznesu, a pan prezes jako przedstawiciel krzewiciela z motorsportu w Polsce, czyli automobil klubu. Czemu w Polsce tak naprawdę dochodzi do sytuacji, że tory są zamykane, a nie buduje się kolejnych nowych z takim, powiedzmy, rozmachem, jak znamy z zachodnich krajów Europy? I czy w ogóle będą takie warunki, że się doczekamy takich torów z prawdziwego zdarzenia? Jeśli chodzi o tory czysto stricto wyścigowe, no to wiadomo, że jest problem w Polsce. Właściwie jest tylko jeden jedyny tor w Poznaniu. Kielce w tej chwili są w remoncie, który trwa już chyba trzeci rok i nie wiadomo, jak ten remont się skończy. Były okazjonalne tory w Toruniu i w Kamieniu koło Opola, no ale niestety mamy demokrację i znaleźli się chętni, którzy wykupili te lotniska, bo to było na lotniskach, i tam powstała działalność no, czysto stricto biznesowa. Oczywiście powstają tory bezpiecznej jazdy, tutaj chociażby pan sobie Sław Bednarak budował bardzo piękny tor, gdzie nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że niektórzy koledzy z zachodniej granicy, przyjeżdżając tutaj, pewnie zazdroszczą. Natomiast jeżeli chodzi o sport, no to też należy się wstydzić, chociażby w Warszawie, że nie mamy nawet toru kartingowego, bo najbliższy jest Radom albo Lublin, który też jest w tej chwili zamknięty, a no, motoryzacja jest dla wielu osób w tej chwili nie tak jak kiedyś to była ekonomia, czyli lokata kapitału, bo kupiło się samochód, jeździło się 2 lata i wzięło się 2 razy tyle za niego, ile się dało, tylko to jest narzędzie pracy dla wielu osób. Gdyby w tej chwili powiedzieć, że od jutra odstawiamy samochody, no to nie wiem, jak nasza gospodarka by dawała sobie radę, bo i transport, i na co dzień ludzie, którzy pracują dzięki tym pojazdom, dzięki właśnie tym, że mogą się poruszać, przedstawiciele handlowi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam jedną rzecz, no trochę za mało się inwestuje poprzez układy rządowe na sport, bo za socjalizmu moim zdaniem było lepiej pod względem właśnie chociażby tych dotacji na sport, gdzie po prostu sport był oczkiem, no bo nie oszukujmy się, nasi wielcy sportowcy, chociażby pan Sobiesław, czy Małysz, czy Fibak, byli najlepszymi ambasadorami naszego kraju, no bo, przepraszam za wyrażenie, taki murzyn gdzieś tam w Afryce, no jeżeli, tak jak pan Sobiesław w Poland, no to on się zainteresował, co to jest za kraj, kto to jedzie, prawda? No i to właśnie dzięki takim wielkim ludziom to Polska gdzieś tam istniała w tym świecie. Natomiast w tej chwili ten sport jest moim zdaniem trochę po macoszemu traktowany, a motoryzacja no, jest to jakby źródło później no, bezpiecznej jazdy lub niebezpiecznej. Gdzie się ma człowiek nauczyć bezpiecznie jeździć? No nie oszukujmy się, na kursach na prawo jazdy to przecież wielu z was prawo jazdy ma, wiecie jak to było. Po mieście nie przekraczaj 50-60 na godzinę, bo cię zaraz uleją na egzaminie, bo egzaminator cię obleje, za szybko jeździsz. I później taki delikwent dostaje prawo jazdy, wyjeżdża na przykład na trasę katowicką, no i na przykład jedzie sobie 120, jeżeli będzie kałuża, dość duża wody, wpadnie na zakręcie, to stawem 1:10, że nie wyprowadzi tego samochodu, bo on nie wie, co jest klin wodny, nie wie, jak ten samochód się zachowuje. Dlatego uważam, że te tory powinny być, a przynajmniej te tory doskonałej techniki jazdy. Był projekt, żeby
wprowadzić 2 godziny dla tych młodych kierowców, którzy wchodzą dopiero w to duże jakby jeżdżenie, czyli między 6 a 8 miesiącem, kiedy się otrzymało prawo jazdy, 2 godziny w ekstremalnej jeździe, żeby po prostu no, przynajmniej się zorientować, jak ten samochód się, no ale zostało to cofnięte i dopiero do 2016 roku ma ewentualnie być aktywne, ale czy będzie, no to nie wiem. Także uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o ten sport wyczynowy i te tory czysto stricto do sportu, no to tutaj nie ma na to środków, nie ma jakby możliwości budowania. Natomiast jeżeli chodzi o te tory doskonałej techniki jazdy, to myślę, że pomału, pomału jakoś z tego dołka wychodzi mi coraz więcej, chociażby tak jak w Bednarach ten tor, który powstał. Ja tak może coś, ja bym już tak coś może na wesoło powiedział, bo już się późno robi, tak nie chcę Państwa trzymać. Tu widzę, że jest mniej więcej chyba jakieś 5 pań albo 6 pań, no resztę panów. Ale ja bym dał takie pytanie, bo tak mówimy o sporcie samochodowym, o samochodach, o jeździe i tak dalej, czy wszyscy z Państwa jeżdżą samochodami, wszyscy z Państwa mają prawo jazdy? Kto nie ma prawa jazdy? Nie wstanie, no. No proszę, znalazł się jeden. To ja Państwu powiem taką rzecz, że właściwie to ja nie spotkam. Ja się spotykam zawsze z jedną, z rekordami na pewnych trasach i tak dalej, i że każdy jeździ bardzo dobrze. Nie ma sprawy. Mężczyźni uważają, że jeżdżą wyśmienicie. To każdy uważa, że to tam to gadki, tam wiatr jak woda, jakiś tam śnieg, to tego. Nieważna sprawa. I kiedyś tak Sylwii Moss powiedział takie słowa, że jeżeli by dał mężczyźnie pytanie, w czym jest lepszy, czy jest lepszym kochankiem, czy kierowcą, to wybrałby to drugie, kierowcą. To jest ambicja po prostu męska. A ja muszę Państwu powiedzieć, że ja też mam za kierownicą takie uczucie, taki, jak można by powiedzieć, tak bym zażywał narkotyk, jakbym był narkomanem, że bardzo, bardzo jest dla mnie niebezpieczne. Niebezpieczne jest, jeżeli się zmieniają warunki, jeżeli przychodzi zima, czy w zimie, spada śnieg, jest lód, są trudne warunki do jazdy. I wtedy wstępuje we mnie chęć, bo ja normalnie, że bardzo spokojnie, bardzo no, normalnie w każdym razie, tak jak powiedziałem, nie mam pierwszeństwa przejazdu i tak dalej, ale jak są ciężkie warunki, to mnie zaczyna ponosić. I to wtedy zaczynam się ślizgać, zaczynam jeździć i to jest bardzo, bardzo, ja sobie zdaję sprawę, że to jest niebezpieczne, ale nie potrafię się opanować, to jest ten narkotyk. Czy ma ktoś może jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie do pana Sobiesława. No już kilka biznesów pan otworzył, które osiągnęły sukces. Czy na chwilę obecną jest kolejny biznes, powiedzmy, w fazie wdrożenia? Nie wiem, kolejnym biznesem to jest bardzo, bardzo miłym biznesem, bardzo dobrym. To jest ten biznes 4F. Otóż ja się z 4F firma była w bardzo trudnej sytuacji. Sprawa była taka troszeczkę zarządzania, troszeczkę, wie pan, nie złej, można by powiedzieć, synchronizacji działań, co mogło grozić nawet upadkiem. No i wtedy się włączyłem w tą firmę. No i dzisiaj ta firma, jakby nie było, był Vancouver, ale potem olimpiada w Londynie, teraz olimpiada zimowa w Soczi. Mamy podpisany z Polskim Związkiem, z Polskim Komitetem Olimpijskim kontrakt już na Rio, następnie na zimowe igrzyska w Korei. No, Polskim Związkiem Narciarskim mamy podpisane umowy i to te produkty, które produkuje 4F, to są naprawdę bardzo dobre produkty. Sam mam taki kombinezon narciarski, w tym jeżdżę i to jest tak jak ja na latach jeżdżę od najmłodszych lat, ale tak dobrego kombinezonu jeszcze nie miałem. No i to mnie cieszy. Dziękuję.
optymistycznym akcentem zakończymy. Jedyne, co pozostaje mi powiedzieć, no to podziękować bardzo. To był zaszczyt gościć panów tutaj. No i wielkie brawa. Mam nadzieję, że... Cieszę się, że mogliśmy poruszyć tak naprawdę nie tylko motoryzacyjne tematy, ale też i biznesowe, i jakieś doświadczenia życiowe. Także bardzo nam było miło panów gościć. Tutaj jeszcze pan prezes przygotował taką niespodziankę dla nas. Przyjechał do nas starym swoim Fiatem 125, którym występował w rajdach Monte Carlo. Także no, mam nadzieję, że będziemy mogli teraz po spotkaniu z panem się przejść i zobaczyć, jak to wygląda. Jakaś też opowieść przy aucie, myślę, że będzie ciekawa. Także zapraszam wszystkich na dół przed budynek. Także za jakiś czas tam zapraszam wszystkich na górę, żebyśmy Teraz maskę. Maskę jest takie wyczerpanie do osiągnięciu prędkości, tylko na cały czas na równomiernej jeździe, czyli jest założona jakaś prędkość, na przykład 50 na godzinę i cały czas trzeba jechać 50. Nie tak, że w jednym miejscu pojedziemy 52, w drugim 58, średnia nam wyjdzie 50. I za każdą odchyłkę od tej średniej są punkty karne. A nie jest to wcale łatwo, kiedy nawroty są jedynkowe lub dwójkowe, gdzie się 20 na godzinę to jest bardzo szybko, a jak spojrzymy czasami na takim nawrocie w dół, to tam ze 100 metrów dalej dopiero widzimy, jak jest górka i są takie mureczki 15-centymetrowe, które chronią mnie. Tak myślałem. Coś tam miał z tego samego. Ja miałem fajną wersję.